Cześć nasi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie jak otworzyć kokosa. Ja będę narratorem, a wujek będzie otwierał wedle wskazówek cioci i Antek będzie też trochę pomagał i zobaczymy, czy będzie, i potem sprawdzimy, czy jest smaczny i czy jest psuty i no i zobaczymy. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeśli chcecie więcej filmów z wujkiem, to piszcie, na jaki temat możemy zrobić temat motoryzacyjny, bo wujek ma warsztat. Mogę z nim reparować film auto. Na amfibie. Na amfibie. No więc zaczynamy. No więc zapomniałam powiedzieć coś o kokosie. Kokos został zakupiony w Carrefourze. Jak widzicie, tutaj ma oczy i buzię, i na początku będzie trzeba wydłubać z przysłowiowej buzi i otworzyć kokosa. A następnie to już zobaczycie w dalszej części filmu. Że do otwierania kokosa potrzebny jest ostre narzędzie, nóż na przykład. I do tego też młotek. Poważne to ma być. Albo i kciuczek, czy młotek, to kariera. To pomoże wujek. Więc wujek, na początku musisz zrobić, otworzyć za pomocą ostrego narzędzia buźkę. Chciałem, żebym otworzyć usta, ale dobra. Muszkę w te usta i potem... Dobry, dobra, dobra, otwieranie oczy. Dobre. Syknął! Był hermetyczny. Ale, tak, idę tylko wypuszczę, żeby do mnie znowu. Wypróbuję, nakręcasz. Moje. Zgodnie z rozkazem. Czy jest czysty? Ho, ho! Sprawdzamy. No więc teraz wujek... A to moje, to wujek musi przelać do szklanki, aby sprawdzić, czy jest zdatny do napoju. Do picia. Już? No. O, niezdatny, jest gęsty! Co, dziurę zrobiłeś? Zrobimy nie zrobiłeś dziury dobrej. Albo jest taki gęsty, że nie leci. Teraz. Teraz proszę na wizji spróbować soczku z kokosa. Wody. Wody kokosowej. Do dna. To jest, on nie był lepszy od tamtej, ale dalej mi nie smakuje. Nie wiem, że ci nie smakuje. Ot, recenzja, to chyba ten kokos jest z Biedronki. O, ten jest dobry. Słodki. Banty. No to jest banty. Chociaż piję. O, to jest recenzja najlepsza, tak. Normalnie jak banty. Nie, ale go nie gryj! Banty, kurwa! Gdzie te banty? Nie jadłem, nigdy! Tak sobie wyobrażałem. Andrzej, ty? Składaj to. Wujek będzie przelewał kokosa, wodę z kokosa do szklanki. Krowę doił. A nigdy nie doiłem. Też mleko, szkoda, tylko kokosowe. Woda. Przestań, mleczko. Mleko nie jest mleko. Wszyscy kłamią. Woda. Woda. To jest woda, nie mylić z mlekiem. To jest woda, nie mylić z mlekiem. W następnym filmiku pokażę, jak się mleko. Z tego kokosu. Zamęczysz się, mleko. Ale i do tego jest salat. Świeży kokos, to jest puszka. Bo za małą dziurkę zrobiłeś. Jestem gamoń. O! Mamy koń. Więc tak wygląda przelana
woda z kokosa do szklanki. Z tego oto kokosa kobiety. Nie ma mojego. No, może nie kobiety, ale trzeba. To jest ta woda i mi nie smakuje. Ale innym może smakować. Ale wujek musi, trzeba potłuc kokosa, ale żeby zamortyzować uderzenie, to wujek ma ściekę złożoną mocno i będzie uderzał między oczy kokosa tłuczkiem. No więc wujek... Ale nie wiem! Odłóżcie to, poproście o pomoc do dorosłego. Tak. Uciąć. Nie. Czym chcecie? Tu. Paweł, wiesz jak lepiej jest? Można poprzek. Tu. Żeby był ten... A można tym. Nie tak. Poprzek. To pięknie. Piękne. Piękne pęknięcie. A jak się uderzy młotkiem, to... No to dawaj, wujek. Jeszcze raz. Replay. Gdzie postawiłaś rosół? I przekręcić. I następnie przekręcić. Albo nożem. O, świetny pomysł. Panie reżyserze. Proszę bardzo. I tak wygląda piękny kokos. Piękny.